Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w powrocie do serii Znekesy z kusarzem.pl. Witam wszystkich serdecznie, wielki powrót Nekesy po długim czasie. Ile to w sumie minęło już? Rok. No, z rok czasu nas nie było. Save dalej jest, nasza piękna mapa działa. Dużo dodali do gry, więc będzie myślę co robić. A i tak wiadomo, myśmy tutaj nie skończyli tego, co chcieliśmy. Więc będzie co, zobaczcie co tu jest. Widziałeś, pasiekę można zrobić. Pokaż właśnie. Nie, no kurde, zobaczyli rzeczy dodali, jakieś Fallen Heim, jeszcze nawet nie przetłumaczone nowe. Przetłumaczyli też stare rzeczy, czyli te wszystkie... Tablica histerii, o kurwa. Bardzo dużo rzeczy dodali, ale wiadomo, o kurde. Z narzędziami. Talizman koszmarów. O, zwiększa regeneracji many o 250%, to coś dla ciebie. Tak, niestety będzie trzeba, bo teraz dodali manę, zrobili manę, więc nie będzie już tak łatwo jak było. Dużo zabawy tak naprawdę. Ogarnę cały ten. Ja na przykład chcę przebudować swoją willę, jeszcze bardziej ją rozbudować. Mam już plany, ale to wszystko ojoj. Czasu. Ja mam propozycję na dzisiejszy odcinek. Ponieważ jak moi widzowie widzą, mam w ekwipunku dwie bramy cienia, więc moglibyśmy sobie przywołać tutaj naszego bossa, którego pokonaliśmy w 123 odcinku. I myślę, że go pokonamy, tylko że Bizon ma potki, ja potek nie mam i bardzo by było fajnie, gdyby mi coś tam rzucił. Ja mam potki? Ja właśnie jestem wygaszony prawie. No. Mam popcorn. Nie ma żadnych potek? Mogę to ci rzucić, mogę... Tyle ci nie da. Gdzie jest moja saszetka z potkami? A, sakiewka na miksturę, a no to nie mam nic. Mam burgerka, drugiego burgerka. O, wypiłem. Nie wiem, tyle nam starczy, czy nam nie starczy tyle? Damy radę. Chyba lecimy. Dobra, no to lecimy. To ja mam... Nie, czekaj, gdzie mam zejścia? Tutaj. To ja pamiętam, ty nie pamiętasz? Weź się, tutaj dawno nie byłem. Dobra, musimy iść tu na dół, mieliśmy arenę na dole, tam gdzie są śmierci. Na B się włączało, tak, włączyłem wszystkie potiony, więc możesz odpalać. Żniwiasz ja po raz enty. Naszą Ruskę, którą tu byliśmy nie ostatnio, tylko rok temu. Powiedzmy, że tej przerwy nie było. Widzieliśmy też na YouTubie, dużo ludzi się zaczęło z tą grą odzywać, dlatego iż ta gra dostała więcej update'ów. A my oczywiście, jako pionierzy polskiego YouTube'a, musimy to zrobić. Musimy skończyć tę grę przed wszystkimi. Chociaż, no. Chociaż chyba wszyscy porzucili serię, bo ja nie widziałem dużo już odcinków od tych ludzi, więc myślę, że my tu będziemy jednymi z nielicznych, co to porobią. A teraz lepiej dodżować. I wybaczcie tylko takie nieprofesjonalne granie na pewno w tą grę, bo no nie było nas trochę. Tak żeśmy weszli do tej gry. Jesteśmy po prostu rakami przez chwilę, ale to myślę 2-3 odcinki i się łobudzimy. Tak żeśmy weszli do tej gry, żeby sprawdzić co tu się działo. O, właśnie o tym mówię. Właśnie jest teraz ta mana, ciekawe gówno. Ja zaraz zginę. No, Bizon się teraz nie utrzymuje, ja się za to utrzymuję cały czas przy moim. A ty kurde wojownikiem jesteś, ja te kosach nie wiem, czy jest to dla wojownika. No bo typ mnie atakuje, a ciebie ma wywaronę. Kurde. Zapomniałem movementu mojego z tej gry po prostu i jestem na hita ogólnie. Nie powiem. Ojoj. Ty ja musisz przeżyć. Ty tylko dodżuj to, żebym ja się odrodził i przyjdę. Pamiętam, mieliśmy już z nim problem ostatnio, a co dopiero teraz. Chociaż mamy już go raz zabite. Wiecie, zawsze możemy pójść na inne ziemie. Na innych ziemiach my też możemy wstawić te wszystkie... O, mogę się obudzić, odrodzić. O, jeszcze wlazłem. Co? Tu jest ten gościu, co chodzi. O kurde, o weźmiemy go, bo my ogólnie straciliśmy przed odcinkiem. Ej, nie bij go. No ale jak ja mam go nie bić jak? Dobra, już zabijmy go. Ja ginę znowu, nie? No ja też zginąłem. Ja nie mam hapsa. Nie, no dobra, to nie bijemy się już z tym bossem.
jesteśmy zbyt, myślę, roki, żeby to robić. Myślę, że możemy się zająć czymś innym. Tylko czym? Możemy też, tak jak powiedziałeś, zwiedzać sobie inne ziemie. Co by też było spoko pomysłem. Tak, w ogóle tutaj ja na przykład chcę na pewno przebudować całą bazę swoją. Ja chcę tutaj ten tył jakoś zrobić, zagospodarować. Wiadomo, trzeba jeszcze port zbudować. Ja chciałem port dokończyć, bo go zacząłem budować, a nie skończyłem. Nawet nie miałem surowców tutaj mam tak naprawdę do budowy. Ja powiem. Tak, może byśmy sobie... O, użyłem sobie potki. Możemy też iść oczywiście sobie... Właśnie, bo teraz dodali nowe rudy i w ogóle. Choć te rudy były, te poprzednie, tylko nie były przetłumaczone, na przykład. I dodali nam, że możemy teraz tam zejść i zobaczyć, co tam jest. Możemy. Bo dodali jeszcze dużo rzeczy, ale mówię, to my też nic nie wiemy, my nie obserwowaliśmy tej gry na tyle, żeby ten... No, cholera, po prostu weszliśmy do gry i zaczęliśmy nagrywać. Tak, niestety. To nie wiem, gdzie by pan chciał iść, panie Bizon? Ja buduję port, mam wywalone. Oj, tutaj mam dużo itemów. Port. Tutaj teleportuję do tego. O, tutaj też jest spoko. 2x2 zrobię wejście. Nie wiem, ja tutaj na razie, wiesz, oswajam się, że w ogóle gramy w tą grę. O, ale na przykład widzę, że ta broń ma mało, bije tylko 28. 4, 5, 6, 7. Ale ona nie zużywa many, o raz, proszę. 2, 3, 4, 5, 6, 7. W ogóle zauważyłem, że dodali, że teraz jak masz klocek, to widzisz miejsce, gdzie go postawisz. Nie było tego. Naprawdę nie było tego. A, to są bałwany, okej. Co tam dodali? Co się stało? Że klocki jak stawiasz, to widzisz, gdzie go postawisz. Nie było tego wcześniej, a zawsze przydatne. Dobra, ja bym czekaj, książka receptur. No ale też dużo rzeczy zostało teraz przetłumaczonych, więc idzie się bardziej teraz odnaleźć w tej grze, jeżeli chodzi o crafting itemów, niż to było przed tymi update'ami. To na pewno. Co ty pierdolisz? A coś mi tu kurde krzywo wyszło. Powiedzmy, że jest prosto. Zbierajmy tylko dla ciebie. Dołącz do mojej osady. Trzeba ogólnie ludzi wziąć do naszej osady, bo kurde nie mamy tego. No i właśnie, jeden update, który dodali, jest taki, że nasi osadnicy mogą iść z nami na wyprawę. Tak samo, możemy ich wysyłać super. Na wyprawę chyba. Tak, to jest super. Więc ja do naszej osady daję hodowcę. Witam cię serdecznie, hodowcę. Trzeba będzie trochę wojowników poszukać, żeby wybrać ich. I możesz kupować teraz krowy, świnie, owce, ile tylko chcesz. O, dostałem achievement! Ej, mam pieska, a czy konia. Ale dostałem achievement. Ej, chodź tu szybko. Jak masz pieska? Mokry sok, znaczy mam wierzchowca. Patrz. O sobie mówisz? Aha. Jak się włączało ten? Ja tam na desce jeżdżę. Na F. Struś, nie pies, co ty pierdzielisz? Znaczy wierzchowiec. Ja pierdzielę, a ty pies, nie? I zacząłem myśleć, nie? Jak ten pies wygląda. Poprawiłem się. No tak, ale ja pomyślałem pies wierzchowiec, nie? Nie możesz tak trollować. Dobra. Czyli ceglane ściany, drzwi. Niedobrze. Podłogi nie ma ceglanej. Dobra. Widzę, że tutaj pisząc coś buduje na nowo. Ja buduję no port główny, no. Ja mówię, chciałem to skończyć. Ja mówię, na początku pierwszy odcinek będzie jakiś taki, kurde, ciekawy. Bardziej bym powiedział, będzie teoretyczny. Teoretyczny, tak. Teoretyczny. Dobra, ja się tutaj jeszcze sobie piasek. Mogę wytworzyć piasek z pięciu sztuk każdego kamienia, okej. Okay. Nie, no roboty jest masa ogólnie. No i kontentu też dużo dodali, więc też jest super. Aktualnie nasza minimapa prezentuje się w sposób następujący. Tak, żeby nowy kontent też odkryć, trzeba iść na nowe wyspy, nie? Tak. Ale na nowe wyspy, nie te, które mamy odkryte. No wiesz, ja mogę mieć odkrytych jeszcze więcej. Spadaj. Ten, który nie umiał się tepać,
zwoje mi go wyrzucał, ja pamiętam do teraz to, bo oglądałem na szczerze, kiedy robiłem shorty. No, tak. Zdarzało się. Dobra, gdzie te zwoje są? Tutaj mamy ten, ulepszenia, tutaj mamy do punktu odrodzenia zwój. A ty z czym się zajmiesz w tym odcinku? Ja bym się zajął eksploracją. Ja jestem fanem eksploracji. Dobra. Może jak chcecie patrzeć na eksplorację, patrzę go. Ja mam wywalone w tą grę, ja idę budować. No, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie Bizon tutaj, buduje port główny, to zapraszam też na ten. Za dużo robisz to już ja się irytuję niż ty. Powinieneś to zwięźle mówić się... wszystkie słowa. Przestać. Jak... Rób to, co ja robię. Ja się tego nauczyłem. Perspektywy. Jeżeli chcecie zobaczyć perspektywę Bizonka, to oczywiście wbijajcie do niego. Link do jego kanału macie w opisie, więc zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Właśnie, ja bym sobie poszedł do naszego tutaj guida, jeżeli mogę... Fish and chips! Sorry. Ponieważ bardzo chciałbym od niego wziąć jakieś zadanie, które chciałbym wykonać. Będzie to moja pierwsza misja po powrocie. Bizonowi też bym polecał to zrobić. Ja cały czas mam misję. Mam cały czas misję soplowej, pięknej brzytwy, której nie mam pojęcia, gdzie ją mogę znaleźć. A powiedz mi, gdzie jest nasz guide? Guide nie żyje. Niedobrze. Umarł. Nie mam pojęcia szczerze. Guide mógł umrzeć naprawdę, bo nas zaatakowali. Kusarz miał wywalone. Poczekaj. No, nas tłukli cały czas. Ja próbowałem go obronić, on nie. Nie próbowałeś go bronić, bo jakbyś próbował, to byłeś... Oni się włamują do domów i to jakaś nowa banda była. To nie była tak... Pamiętacie tamte wszystkie najazdy, które były? Ten nie miał w ogóle z tym porównania, bo ten był tak potężny, że ja nie mogłem ich ścisnąć. Było w update'cie, że przecież oni teraz normalnie mogą właśnie tam wchodzić do domów, otwierać drzwi. Tak, ale też chodzi, że są silniejsi, no. Panie, no. No są. To, co mi zrobili, to ja się zdziwiłem, naprawdę. Co ja mogę tutaj wytworzyć? Ja bym chciał znaleźć naszego guide'a kochanego. Masz mapę. Tak, ale go nigdzie na mapie nie widzę. Czyli nie żyje. A co ty chcesz po... Ty chcesz czarodzieja? No tu siedzi przecież Erik starszy. To jest nasz kurde guide, który był od początku. Co? Ty, chodź tu. Szukam zadania. O, mag gdzieś odwiedza, bym go wziął. Gdy skończysz, dostaniesz swoją nagrodę. Dostar zaraz... przedmiot soplowa brzytwa, upuszczony przez kryop płatki w śnieżnych jaskiniach głębinowych po śmierci. Idę po nowego typka maga. Niech on wejdzie do naszego teamu, bo straciliśmy naszego maga przez ciebie. Ale jak to mogę wziąć? Czekajcie. Kryop płatki w śnieżnych jaskiniach głębinowych. W jaskiniach głębinowych, ale śnieżnych. O, proszę. Dobra, zapłaciłem 655 monet za to, ale już jest u nas. Widzimy. Okej, czyli będę musiał iść w tamtym kierunku. I teraz tylko muszę sobie znaleźć swoją drabinę głębinową. Ponieważ no gdzieś mi się zgubiła i to już dawno temu. I jej po prostu nie mam. One są tak tanie, że... O Jezu, gdzie tu item? O Jezu. Gdzie dobra. Jest? Ej, nie, co widzowie, nie wiem, gdzie ona się zapodziała. Ja już ją dawno zgubiłem, nie wiem, czy pamiętasz, Bizon? Nie wiem, ty cały czas coś gadasz, nie rozumiem, o co ci chodzi. Zgubiłem moją drabinę głębinową. To zrób sobie nową. Ale nie wiem jak. A z czego jest drabina? Z tungstenu. Tungsten zdobywaliśmy w naszym nowym cave'ie. Ale nie mam tungstenu w ogóle. No to już jest twój problem. To idź do kopalni i kop. Ty też powinieneś mieć. A, bo ty kurde nie zabiłeś pirata. Czy zabiłeś pirata? Nie, z tobą poszedłem zabić pirata i ty też dostałeś drabinę. Widzę, gdzie ty spierdzielaj. Ja miałem drabinę, a czy nie chcę wziąć twoje, idę do jaskini. Ale w sensie idź, mówię, gdzieś może iść też pirata zabić, dostaniesz nową za free. A pirata powinieneś rozwalić. Dobra, i nie ma bloków z tego? Ale w sumie i tak mogę sobie się przejść do jaskini.
Nie pamiętam, czy my tam zwiedziliśmy wszystko, czy też nie. Ja wiem, że tam dużo, dużo kopałem na odcinku. Siedziałem chyba i wszystko przekopałem, co mogłem. Ja te potiony specjalnie robiłem pod kopanie. Ja już nie pamiętam wszystkich craftingów potionów. Jestem trochę zgubiony. Ja muszę zobaczyć, czy tutaj są te bloczki. I są. No dobra, kurde, czyli muszę wziąć to ze sobą. 100, zróbmy 200. A ja co zrobiłem? Podłogę. No dobra. No właśnie, kurczę. Chyba pójdę do tego pirata. Bo ja bez potek to tutaj nie mało zrobię, a. Siatkę na owady dodali. Można łapać. Bo dodali pszczoły. Dodali pszczoły. Bo można zrobić pasiekę. A jest też tak do łapania pszczół. Więc fajnie. Ja chętnie zrobię sobie pole pszczół. Dobra, zobaczymy, co nas tu będzie czekało po tych wielu update'ach. Dobra, wszystko spoko, wszystko fajnie, ale gdzie jest moja drobina? Boże, ten port wygląda tak biednie. Tylko, że ja muszę chyba odkryć nową wioskę, żeby pirata mieć, nie? No, musisz znaleźć nowego pirata. A nie, musisz znaleźć pirata, gdzie go nie zabiliśmy. No właśnie. Na... Tak, gdzie ty jesteś? Na tej na prawo zabiliśmy go, odkryta. Tam na górze. Osoba piratka 3 minus 1, tak? 3 minus 1 na pewno zabiliśmy. 2 minus 4 chyba razem zabijaliśmy. I no i to no tyle. Tak. Właśnie kurczę, nie pamiętam, gdzie się podziały wszystkie te moje zwoje do odkrywania. Ja ci swoich nie oddam. To są zwoje wędrowcy. Możesz kupić je chyba od maga. Mag chyba też się sprzedaje. No to idziemy w takim razie. Wyjścia nie mamy. Dobra. Dołączę do mojej drużyny? Nie. Pokaż mi swoje towary. Książka. No, o, zwój wędrowcy jest. Mam tylko dwa. Nieźle. Więc nie pozostaje mi nic innego jak podróżować daleko. Potwierdzam. A, no tak, no bo tak to działało faktycznie. Aj, mylą mi się jeszcze klawisze, ale to no spokojnie. Śnieżna wioska, o proszę. To będzie widzowie taki odcinek, gdzie ja sobie będę zwiedzał wyspę. Znaczy wyspy w sumie, nie wyspa. Co ty pierdzielisz za farmazony? O co ci chodzi? O, jest śnieżna wioska. Ja tutaj myślę. Znaczy, nie ma śnieżnej wioski, jest śnieżny biom, to chciałem powiedzieć. No i generalnie, o, jest śnieżna wioska. No i generalnie widzowie, też bym chciał bardzo powiedzieć i zaprosić, że za niedługo może będzie, przynęta rybacka, a to jest to stara. Ona przynęty rybacką, no to bym się skusił. I chciałbym powiedzieć, że prawdopodobnie może, ale się może uda. Że za niedługo to powiesz, co ty kurde będziesz siedział cicho. Nunchako mam, o kurwa. Czekaj, bo wiem, że dodali stół do mebli, tylko kurde on był. Stół do mebli? Był stół do mebli. Nie wiem, gdzie był ten, jak to się nazywał, stół do mebli. Jeżeli był w ogóle, cholera. Stół do mebli. No tak, stół do mebli. Taki okrągły z kółkiem. Lub, lub, lub. No, wracając. Może za niedługo, ale nie obiecuję, może pojawi się na moim kanale seria. Ty się wypowiesz w końcu, czy się zacinasz cały czas? Czy Bizon wie, o jaką serię mi chodzi? Nie mam pojęcia. Chodzi mi o... Znaczy, pojawi się seria.
ta seria się skończy. Chodzi mi o The Escapist. Najpierw skończ to, co masz, escapisty. Kiedyś trzeba ją skończyć. Wtedy pogadamy. Ale ja chcę właśnie skończyć escapisty. Zostało ci jedno więzienie, a ty nie masz czasu, tylko grasz w CS-a. Proszę tutaj nie okłamywać nikogo wokół. Każdy wie, co to robisz. Stół kartograficzny. Zajebiście. To jest fajny item. To ja już wiem z góry, że to będzie fajne, bo to jest, znaczy, że ja mogę z tą gadać i będziemy obydwoje... Wiesz, mapę można będzie widzieć. Znaczy, ja tak strzelam, gdzie nie wiem, jak to będzie tu działać. W ogóle też widzę. Nic nie trzeba dodać. Jezu, no nie, ty wyglądasz jak Ukrainiec. Nie mając nic oczywiście do Ukraińców, nie? Sam kurwa wyglądasz jak Ukrainiec. No właśnie, o, nie. Jest pirat. 50 HP. Kusarz Ukrainiec. Dawaj. Zawód. Kusarz. Jak zawód. Co? Ja nie wiem, nie ma mebli! Gdzie są meble? No były meble, był stół do mebli. Ja siedzący cały odcinek w ekwipunku. Ława stolarska to była, o! Bo ty mi zajebałeś przecież ją! No tak! Nie w ogóle, no ja! No tak, a może ja zabrałem, dobra, nieważne. Nic. Ja, on zajebał. Dobra, ja chyba zabrałem, bo ja... Tak, bo ja budowałem te domy, to ja... Tak, tutaj jest ta ława. Dobra, to zrobiłem jeszcze jedno, będę miał dwie. Chyba nie pokonam tego pirata. Ten pirat był po prostu, ja go zrobiłem samemu przecież, o dziwo. Dobrze, ale ty jesteś magiem i ty bijesz w pizdu damage'a. Nie, po prostu jestem dobry. Sio. Kurde, drewna mi brakuje. Dobra, nasze minionki. Ja im ostatnio kazałem drzewo ścinać tutaj. Przed odcinkiem jeszcze, w sensie to było jeszcze na tym naszym wejściu chwilowym. Tutaj, o, zasadza. Ładnie, tylko teraz gdzie jest to drzewo? O, jest. Cyk, cyk. Oj, oj. Dobra. Jak to będzie wyglądać? Nie, to jest brzydkie. Jak tam ci idzie? Epicka walka. 43 HP jeszcze. Znaczy 43%. O i znowu, nie. Nie, no nie. Czy szanowny Bizon nie chciałby mieć trochę kwarcu? Kwarcu? Skąd mam mieć kwarc? Znaczy, no to się chce drabinę zrobić, chce, no. Czekaj, ja tutaj rozkminiam, czy lepszy jest stół, czy lepszy jest biurko. O, to jest to, co chciałem. Dobra, kurde, no, zmarnowałem drewno. Stół modułowy. Dodali teraz stół modułowy i to jest bardzo fajne. Potrzebowałbym sobie zrobić drabinę głębinową i fajnie by było, gdybyś pomógł mi ją skraftować. Panie, jak tutaj buduję. Bardzo ładna podłoga, podoba mi się. Tu jasne, tu ciemne. Bizon też jest ciemny. Chciałem powiedzieć co innego, czym jestem, ale nie można tego mówić. To co, pomożesz? Kurde, panie, gdzie ty chcesz iść? Ja chcę iść na śnieżny biom. A ta deska jest fajna, ta deska mi się podoba. Nie mam. Nie ma. No nie mam sztabki, to jest Wolfram, tak się nazywa. No to Wolfram. Ty musisz znaleźć, ty gdzieś masz. Nie mam Wolframu właśnie. Nie mam właśnie tej drabiny, bo ja gdzieś wsadziłem. No, wsadziłeś. Spróbuję ją poszukać. Już szukałem wszystkie skrzynie.
Wolfram. Dobra. Halo? Halo? No halo, co się stało? Nie, ja mówię do siebie. Kopyto ci walo. Szukam Wolframu. Wołam go. Wiesz, pamiętaj, że jeszcze update'y były, tutaj dużo rzeczy mogło zniknąć, się pojawić. Kurde, jaki mam ładny domek. No nie mam Wolframu, kurwa. Ja o dziwo też nie mam. A ja go dużo kopałem, bo ja całą zbroję z Wolframu mam chyba zrobione już czarodziejską. Ja też mam zbroję Wolframu z też mam zbroję z Wolframu. But ja też miałem ten, drabinę. No miałeś drabinę, ale no gdzie ona jest, to nie mam pojęcia. A ty już zaraz kończymy odcinek, co jest? Właśnie miałem mówić, ale chciałem tą drabinę jeszcze znaleźć. Co jest, za szybko to leci. To jest ta gra, to jest ta gra, nie? No, to ja wam powiem widzowie tak. Nie ma Wolframu, nie ma drabiny. I tyle. No ale trochę smutno. Kurde, gubisz wszystko. A jakbyś mi pożyczył na chwilę tą swoją drabinę? To musisz mi przynieść 8 Wolframu za dla mnie sztabek. To jest cena. Przyniosę ci coś lepszego jeszcze, jak chcesz. Ja sobie ją wezmę. Na odcinku sobie ją wezmę. I na odcinku ją oddam. O. Patrzcie, widzowie, mam drabinę znalazłem. Była u bizonka w skrzynce. To, że tam nie ma drabiny, to się nie przejmujcie kompletnie. Tam nic nie było. Dobra, trzeba będzie kończyć odcinek powoli. Ty. To. Spadaj na drzewo. Ja to jest tyle do roboty. Jajaj. Ojoj. Oglądałeś kiedyś tego, jak oni się nazywali. Nie kiepscy, a... Blablabla. Chodzi mi tych, co tam kurde... Asterix i Obelix. No, oglądałem. No, no tam były ten, kiedy oni mieli, to była misja Kleopatry, tam było ajaja! Nie wiem, czy pamiętasz? W sensie misję Kleopatry oglądałem, ale już to oglądałem to tak dawno, że nawet tego nie pamiętam. Nie, przepraszam, to nie było w misji Kleopatry, ajajaj, było w tej części, co oni atakowali. Galów za chyba pierwszy raz, po raz pierwszy, cholera wie. Ja mi bardzo... zawsze tak podobało w Asterixie i Obelixie, jak oni wypijali swą miksturę i rozfucyło ich. To mi się najbardziej podobało. Mam rudę Wolframu, 5 rud mam. No kurde, sztabek chyba, czy rudę. Nie, rud. Dobra, to panie, żegnaj się. Sam się żegnaj z życiem. Czekaj, dywan robię. Wiesz, po co się umiera? Żeby żyć? Żeby móc się urodzić ponownie. Ja tu kurde... Ej, wiesz co ci Bizon powiem? To pasowałoby zrobić drzwi. Żeby można było sobie przejść ode mnie. No, tak ci powiem. Gdzie? No tutaj. Nie, bo nie opłaca mi się tam naokoło łazić, ja tu mam wyjście z tyłu. To jest miasto! No, tutaj tak, będzie tak, miasto. Tak ma być, no do murów nie można wchodzić od strony zewnętrznej. Tylko... Ale tu ci nic nie wejdzie. Nie, stół to musi ładnie wyglądać, postaw ten kamień. Ja tam drzwi zrobię. Postaw kamień, nie będzie drzwi. Ja tam zrobię drzwi. Nie będzie drzwi, to musi być realistyczne. Ma być realistyczne, a nie... Kurde. Ładnie tu wygląda, ładnie. Tu będzie siedział kłusarz i będzie mówił: no, dzisiaj przyjmujemy uchodźców. No, widać, te beczki, beczkę wsadzimy i cię wyślemy. Do twoich kolegów Ukraińców. Aż zegar postawię ze zdziwienia. Nie, że mam coś do Ukraińców, ale... No. Dobra, możemy kończyć tak szybko. Do zobaczenia wkrótce! Ukrainie, do widania.
Как я за двут?